Hej, hej drodzy, dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o drogach i o inwestycjach, na które najbardziej czekamy. Wszyscy my, Polacy, które sprawią, że pewne kierunki wreszcie staną się osiągalne, będą łatwiej osiągalne. Również mieszkańcy pewnych miast odetchną. A więc zaczynajmy. Słuchajcie, na pierwszy ogień idzie Szczecin, który w tym momencie może się pochwalić już naprawdę ładną komunikacją z resztą kraju. To już nie jest tak, że to jest aż tak daleko od wszystkiego. Natomiast zachodnia obwodnica Szczecina, która przejmie dużo ruchu lokalnego, sprawi, że tak naprawdę Szczecin będzie mógł się rozwijać dalej. Prawdopodobnie nie będzie tak zakorkowany, również dzięki temu jego stara zabudowa w centrum nie straci tak bardzo na wartości, gdyż ludzie chcący wybudować nowe bloki, nowe domy wyprowadzą się dalej, być może do Polic, być może nawet za zachodnią granicę. To również sprawi, że staniemy się atrakcyjniejsi dla rynku niemieckiego, który to będzie z większą chęcią jeździł w te regiony tutaj. Także jest to wyczekiwana inwestycja. Druga sprawa, tak naprawdę cały ciąg S6 od Szczecina do Gdańska. Tu już sprawa jest trudniejsza, tu już to wygląda tak, że na przykład Koszalin-Słupsk jest dopiero w fazie planowania, dopiero w fazie niebieskiej są decyzje środowiskowe na tej mapie SISKOM-u. Pomarańczowe, no tutaj już mamy przetarg na jakąś, na umowę typu ZIS, czyli zaprojektuj i zbuduj, stąd jeszcze nie ma daty. Natomiast czerwone to już prace się dzieją. Po wybudowaniu w całości jest szóstki, tak naprawdę cała północna Polska, warmińsko-mazurskie, również nawet aż Białystok. Potencjalnie będzie łatwiej mógł wyjechać na północ Niemiec, kierunek Danii, kierunek Skandynawii właśnie S6. Jest to droga bardzo wyczekiwana. Następną drogą, może bardziej tutaj dla Trójmiasta, jest niewątpliwie dokończenie S6 od ich strony, żeby wreszcie obwodnica trójmiejska nie kończyła się w Rumi. I również druga, większa obwodnica trójmiejska, która sprawi, że jakikolwiek korek, jakikolwiek zator na obwodnicy trójmiejskiej nie będzie automatycznie paraliżem całego miasta. Gorąco wyczekiwana inwestycja, oby rozpoczęła się jak najszybciej. Następna sprawa to droga S16. Z drogą S16 jest trochę tak, że ona jest potrzebna regionowi, natomiast region do końca jej nie chce. Dlaczego? Już tłumaczę. Droga S16 według planistów powinna przebiegać od Olsztyna aż do Ełku. W jaki sposób? Dlaczego zrobiłem taką prostą linię, a nie na przykład taką? Otóż w tym momencie wariantów trasy S16 jest 3, jeśli się nie mylę. Każdy z nich jest tak samo inwazyjny dla lokalnej przyrody, dla jezior. Zakłada wybudowanie mostów, zakłada wybudowanie estakad, zakłada wybudowanie najróżniejszego rodzaju obiektów. I powiem szczerze, na pewno tą drogę będzie dosyć słychać. Nieważne jakbyśmy ją ukryli, nieważne ile byśmy pieniędzy tam wsadzili. Lokalni się boją, lokalni woleliby jednak, żeby tutaj były dalej te drogi lokalne, żeby ten tranzyt tędy nie szedł. Jakie są kierunki tranzytu? Największym kierunkiem tranzytu w tym momencie jest niewątpliwie, są kraje nadbałtyckie, tak, które w tym momencie dobiegają do Ełku od granicy oraz również Białoruś, czyli na przykład ruch stąd. On się w tym momencie właśnie kanalizuje tutaj i on by chciał sobie pójść w lewo i vice versa oczywiście w prawo, na wschód. Natomiast dzięki temu, że w tym momencie te drogi są całkowicie zakorkowane, kręte, wolne, on jednak albo się rozprowadza jakoś, albo biegnie od południa. Stąd, tak jak mówię, jest to inwestycja trudna, tak naprawdę mało kto nawet chce na nią naciskać, gdyż ona na pewno nie będzie miło przyjęta przez wszystkich. Trudna decyzja polityczna. Następna droga, na którą czekamy, to Via Baltica. Wschodnia obwodzica kraju, tak naprawdę moglibyśmy ją nazwać. Czyli droga, która tak naprawdę powinna biec jeszcze mniej więcej tutaj albo tutaj, tak by w końcu pozwolić krajom nadbałtyckim mieć dojście do Budapesztu, do Rumunii, do Turcji. Co dzieje się z nią dalej? Jak widać, jest w tym momencie już w fazie albo planowania, albo przetargów, albo już nawet budowy w pewnym sensie i dzięki zbudowaniu jej na wschodniej granicy tak naprawdę bardzo pozwoli tym regionom, również wschodnim, być lepiej skomunikowanym, lepiej się rozwinąć, a także pozwoli całej naszej gospodarce łatwiej chociażby wysyłać produkty na południe, gdyż wreszcie będziemy mieli tak naprawdę o wiele lepszy dostęp do tych południowo-wschodnich rynków. Teraz w tym momencie góry są dla nas wielką przeszkodą. Myślę, że każdy, kto podróżował na południe, chociażby do Budapesztu, w sprawach firmowych, wie, że tak naprawdę Google Mapsy czy jakakolwiek nawigacja prowadzą przez Czechy. Bardziej opłaca się w tym momencie objechać wszystko, niż przejechać stricte przez góry. Mamy nadzieję, wszyscy w Polsce, że Via Baltica odmieni to, a także po wybudowaniu lepszej drogi następna droga, na którą czekamy, od Rzeszowa na południe, pozwoli nam przejechać łatwo przez teren gór. Nie mówię tutaj Bieszczad, ponieważ Bieszczady to tak naprawdę, proszę wybaczyć, jeśli ktoś mieszka tam i wie lepiej, natomiast Bieszczady to jest ten region oczywiście. Kiedy mówi się, że ta droga pozwoli przejechać szybciej Bieszczady, jest to pewnego rodzaju skrót myślowy, nie chcąc oczywiście obrażać nikogo, natomiast jest to niewątpliwie droga ważna dla Bieszczad, pozwoli również Bieszczadom się lepiej rozwinąć, lepiej skomunikować i przyjąć po prostu więcej turystów, jeśli oczywiście oni tego będą chcieli. Kolejną drogą, na którą niewątpliwie czekamy, są to drogi prowadzące na Ukrainę. W tym momencie nasze więzy z Ukrainą się bardzo zaciskają, coraz większy eksport, import. To, że w tym momencie drogi prowadzące do przejść granicznych są nadal jednopasmowe, kiepskie przodu przez małe miejscowości, jest czymś skandalicznym. Na to powinny się znaleźć o wiele większe pieniądze, tak by również te tiry, które przejeżdżały przez te regiony, mniej je demolowały, a jednocześnie zostawiały więcej pieniędzy. Bary, mopy, restauracje, stacje paliw. Następną drogą, na którą wszyscy czekamy, jest niewątpliwie obwodnica Krakowa, właściwie ring wokół Krakowa oraz lepszy dojazd do Krakowa z Warszawy. Jak widać, w tym momencie w fazie budowy, niestety tutaj z biednej budowy musiała zejść bodajże chyba firma Salini albo Astaldi, przepraszam, nie pamiętam, która tam została potem przemianowana na Webuild, włoska firma. W tym momencie no, oni po prostu za wolno pracowali, generalna dyrekcja ich wyprosiła z budowy, w tym momencie są poszukiwania kolejnego wykonawcy, niewątpliwie jest wola, jest chęć, to się buduje, to się prędzej czy później zbuduje. Kolejną drogą, na którą wszyscy czekamy, jest droga A1, jest już w fazie właściwie dokończenia autostrady A1, czyli naszej głównej drogi z północy na południe i vice versa. Jest już w trakcie budowy, pozwoli tak naprawdę na przetransportowanie o wiele więcej towarów na osi północ-południe, oby ukończona jak najszybciej. Natomiast jeśli chodzi o zachód, południowy zachód Polski, niewątpliwie wyjazd do Czech musi zostać naprawiony. Świetnie, że tutaj droga S3 w linii S3 jest budowana, tam z tego co wiem są tunele, ciężki teren, góry. Oby jak najszybciej, to również pozwala, by nasze te regiony tutaj Śląska były bardziej atrakcyjne względem Czech, którzy chociażby również chcieliby wtedy do nas przyjeżdżać, u nas inwestować, u nas pracować. Ostatnią drogą, o jakiej chcę wspomnieć, jest to A18, nasza główna droga łącząca nas z południowymi Niemcami. Ja chociażby jadąc z Holandii do Zakopanego musiałem nią przejechać. Jest w tym momencie tragiczna, jest jeszcze z czasów pohitlerowskich w niektórych miejscach, oczywiście trochę oblana asfaltem, brak dobrej podbudowy. Dobrze, że coś się dzieje, natomiast jest to w pewnym sensie również wizytówka naszego kraju, gdyż ten cały tranzyt, który tak naprawdę jedzie od Niemiec do południowej Polski i z powrotem przejeżdża tą drogą, nawet dla tych biednych kierowców to powinno być lepiej, to ma uzasadnienie ekonomiczne. Cóż moi drodzy, to wszystko co chciałem powiedzieć, dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się.